Nikona D600 można w dużym skrócie opisać jako połączenie dwóch aparatów: amatorskiego Nikona D7000 i profesjonalnego Nikona D800. Z pierwszego przejęto ergonomię, konstrukcję i system autofokusu, a z drugiego wnętrze. Serce aparatu, czyli matryca, jest jednak zupełnie nowe. Jestem miło zaskoczony tym, że pomimo stosunkowo niewielkich rozmiarów Nikona D600, fotografowanie nim jest komfortowe i sprawia dużą przyjemność. To naprawdę mądrze zaprojektowany aparat. Pod względem jakości wykonania lustrzanka nie odbiega od wysokiej normy tego producenta. Magnezowy korpus jest uszczelniony, a grip oraz kilka innych miejsc pokryto gumą antypoślizgową. Korpus D600 jest mniejszy niż modeli D700, D300 czy D800 i mocno przypomina obudowę Nikona D7000. Układ przycisków jest bardzo podobny do tego w D800, chociaż jest ich trochę mniej. Wszystkie potrzebne funkcje można obsługiwać za pomocą wygodnych i dobrze rozmieszczonych na korpusie przycisków. Główny nawigator jest trochę mniejszy niż w D800 i został zaczerpnięty z Nikona D4. Ulokowano go wyżej niż w D7000, co poprawiło komfort pracy. Z Nikona D7000 pochodzi też popularny grzybek, czyli tarcza trybów oraz pracy migawki, która niestety nie sprawdza się najlepiej. Przyłączanie trybów jest niewygodne, a tarcza pracuje ze zbyt dużym oporem. W Nikonie D800 rozwiązano to o wiele lepiej. W Nikonie D600 zastosowano taki sam wizjer optyczny jak w jego starszym bracie. Inna jest jednak muszla, podobna do tych znanych z lustrzanek z matrycami DX. Złego słowa nie można za to powiedzieć o wyświetlaczu LCD o przekątnej 3,2 cala i rozdzielczości około 921 tysięcy punktów. Taki sam wyświetlacz znajduje się w modelu D800. Menu to typowy nikonowski klasyk. Funkcje podzielono na 6 kategorii z ikonami po lewej stronie, które zmienia się głównym nawigatorem. Aparat potrafi wykonywać zdjęcia poklatkowe. Zapisuje fotografie jako pliki filmów Full HD, które umożliwiają szybkie odtworzenie wolno rozgrywających się wydarzeń. Podczas fotografowania działa autofokus i można zmieniać ustawienia. Efekt jest naprawdę bardzo dobry. Wiele osób doceni możliwość podstawowej obróbki zdjęć, czyli wywoływania RAW-ów czy funkcje HDR. Mocnym punktem lustrzanki jest 39-punktowy system autofokusu z 9 punktami krzyżowymi. Pod względem działania nie można o nim powiedzieć złego słowa. Jest bardzo szybki, precyzyjny i czuły. Zwykle ostrzył w ułamku sekundy. Szkoda jedynie, że punkty są rozmieszczone na tyle blisko siebie, że utrudnia to ustawianie ostrości na obiektach dalej od centrum kadru. Pochodzący z Nikona D7000 system ma nieco mniej punktów ostrzenia niż Nikon D700 i D800, które mają po 51 pól autofokusu, w tym 15 punktów krzyżowych. W trybie Live View aparat umożliwia wybór punktu ustawiania ostrości na całym polu ekranu, a autofokus działa zadowalająco szybko i precyzyjnie. Według zapewnień producenta aparat pozwala na fotografowanie z szybkością zdjęć seryjnych do 5,5 klatki na sekundę, a zdjęcia są zapisywane na jednej z dwóch kart pamięci SD lub SDHC. Według naszych obliczeń kilkukrotnie powtarzanych rzeczywista szybkość jest wyższa i wynosi około 6 klatek na sekundę. Korzystając z wydajnej karty pamięci udało nam się zarejestrować 30 zdjęć JPEG o najwyższej rozdzielczości i jakości lub 15 zdjęć w formacie RAW. Później prędkość spada do 2 klatek na sekundę. To dobry wynik, zwłaszcza w porównaniu z modelami D700 5 klatek na sekundę i D800 4 klatki na sekundę. Niestety szybkość nie wzrośnie po podłączeniu dodatkowego gripu, jak w przypadku Nikona D700, który osiągał szybkość nawet do 8 klatek na sekundę. Niestety najkrótszy czas migawki aparatu to tylko 1/4000 sekundy, a czas synchronizacji z lampą wynosi 1/200 sekundy. Dla amatora może to nie mieć wielkiego znaczenia, ale dla profesjonalisty już tak. W środku Nikona D600 znajduje się pełnoklatkowa matryca CMOS w
formacie FX o rozdzielczości 24,3 miliona pikseli oraz wydajny procesor XP3 znany ze sztandarowego modelu Nikon D4. Producent chwali się, że D600 jest dzięki temu trzykrotnie wydajniejszy od starszego modelu D700. Takie połączenie pozwala na pracę z czułością w zakresie ISO 100 do 6400 z możliwością rozszerzenia do zakresu ISO 50 do 25600. Według specjalistów z serwisu DxO Nikon D600 ma trzecią na świecie najlepszą matrycę. Jest za Nikonami D800 oraz D800e, ale wyprzedza wartego ponad 20 tysięcy złotych Nikona D4. Po testach trudno nie zgodzić się z tą opinią. Jakość zdjęć wykonanych Nikonem D600 jest wyśmienita. Poważniejsze szumy są widoczne dopiero przy maksymalnym ISO 6400, jednak ziarno ma bardzo przyjemny charakter. Użyteczne są także rozszerzone wartości. Jeszcze lepiej aparat radzi sobie z oddaniem szczegółów. Zdjęcia są wyraźne i ostre w całym zakresie czułości. Drobny spadek jakości da się zauważyć jedynie przy ISO 6400, jednak jest to w pełni użyteczna wartość. Niewiele jest na rynku aparatów, które oferują równie wysoką jakość fotografii w całym zakresie natywnej czułości ISO. Filmy mogą być nagrywane w rozdzielczości Full HD, czyli 1080, w formacie 30p, 25p i 24p, z opcjonalnymi prędkościami 60, 50 i 25p przy 720p. Aparat został wyposażony w złącze mikrofonowe oraz wyjście audio. Korzystanie z funkcji nagrywania filmów jest proste i intuicyjne, a efekty naprawdę bardzo dobre. Aparat pozwala na manualne ustawienia w trybie filmów, które można zmieniać podczas nagrywania. Jedyny sztywny parametr, który trzeba ustawić przed nagraniem, to wartość przysłony. Nikon D600 ma mnóstwo plusów. Przede wszystkim kosztuje nieco ponad 7 tysięcy złotych, więc jest stosunkowo tani jak na lustrzankę pełnoklatkową. Został solidnie wykonany, jest lekki i nieduży. Ma uszczelnianą obudowę, intuicyjną ergonomię, duży i jasny wizjer oraz świetny ekran. Wyróżnia się też szybki i skuteczny, chociaż tylko 39-punktowy autofokus, czy bogaty w funkcję tryb filmowania. Jednak największą zaletą aparatu jest jego 24-megapikselowa matryca, zapewniająca nieduże szumy, świetne oddanie szczegółów oraz barw. W praktyce oznacza to, że lustrzanką za nieco ponad 7 tysięcy złotych można zrobić zdjęcia o takiej jakości jak profesjonalnym korpusem Nikon D4, kosztującym 3 razy tyle. Przy tym argumencie drobne minusy aparatu idą w zapomnienie.